Aspirancie? Słucham, panie komendancie. Masz nowego kolegę. Obroń go po komendzie. I koniec czytania tych głupot podczas pracy, bo inaczej pogadamy. Tak jest, panie komendancie. Aspirant Dudowicz. Młodszy aspirant Sobiechowski. No dobra, młody. Masz nowe zadanie. Jakie? Skocz po Temi do sklepu. Morderstwo! W Tarnowie? Szykuje się nam spory skandal. Wy dwaj macie się tym zająć. Macie na to 24 godziny. Jak w tych filmach sensacyjnych? Tak. Za 24 godziny przyjdzie tutaj kontrola z Krakowa. Jak wy tego nie ogarniecie, to mamy przesranę. Kremówka? Zasada restauracji? O co chodzi? Co tu się właściwie stało? Robiłam napoleonki tak jak zawsze, a nagle słyszę, że mój kolega Piotrek krzyczy pomocy. Biegnę tutaj. Patrzę, on leży na podłodze, a sprawca chyba uciekł. Nie macie monitoringu? A co, my bank jesteśmy? Nie mamy monitoringu. Nie stać nas. Pani tu zostawiła tą kremówkę? Takich to my nie robimy. To co to za kremówka? Chyba wiedeńska. Napoleonki? Kremówka wiedeńska? I zasada restauracji? Chyba coś mi to mówi. Gdy Napoleon został pokonany... Co to ma do rzeczy? Kolejne morderstwo. Restauracja Kongres. Po co robiliście te napoleonki? Na zlecenie restauracji Kongres. To już wszystko jasne. Cholera! Musimy działać szybciej. Mamy teraz całą restaurację dla siebie. Wiemy coś, jak zginęła kolejna ofiara? Chyba została otruta, nie jestem pewien. Ciało już zabrali do kostnicy. Szybko strasznie. Aspirancie, mniej gadania, więcej roboty. Tak jest! Może ta mapa coś nam powie? Może to ma jakiś związek z Kongresem Wiedeńskim? Nowe granice? Raczej nie ma to nic wspólnego z naszą sprawą. Ale z drugiej strony znalazłem kolejną wskazówkę. Co tam jest napisane? Najciemniej pod latarnią. To już chyba wiem, gdzie powinniśmy się udać. Szczerze mówiąc, to nie widzę, żeby tu jakoś ciemniej było. Zdecydowanie, zwłaszcza, że jest dzień. Może chodzi o to, że ta latarnia daje jakiś cień czy coś? Nie no, to bez sensu. Przecież budynki dają więcej cienia od tego. Dobra, wracamy do komendy. Nic tu po nas. I tak właśnie dostałem się na prawo. Panie komendancie! Co się stało? Zabójca jest tutaj. Wiemy, że gdzieś tu jesteś. Nie ukryjesz się. Kto tym razem ma karę przy Sasie? Nie wiem, ale współczuję gościowi. Ale chwilę, przecież tam może być morderca. I co teraz? Mam pomysł. To koniec. Mam nad tobą przewagę.
Dlaczego zamordowałeś trójkę ludzi? Święte przymierze. Tak? Podczas kongresu wiedeńskiego zawiązało się święte przymierze. No dobra, nowy. Nic nie wskurasz przesłuchiwaniem jego. Zdobyłem jego kartotekę. Ma na imię Tomasz. Uczył historii w trzecim liceum. I uczyłbym dalej, gdyby nie ten profesor. Jaki profesor? Profesor Błonka. To on pozbawił mnie zawodu. Szkoła miała cięcia budżetowe. Trzeba było zwolnić kilku nauczycieli. Kilka miesięcy wcześniej szkoła zatrudniła profesora Płonka. Miał on o wiele lepsze wyniki od niego. To zwolnili właśnie naszego mordercę. To dlatego dawał nam zagadki historyczne. Dokładnie. Kiedy stracił pracę, podupadł na psychice. Chciał się zemścić. Dobra, zamykamy tę sprawę. Pójdzie do więzienia i tyle go widzieli. Tej nocy każdą wolną chwilę spędziłem na czytaniu Pisma Świętego. Wypuścili mnie po 7 latach za dobre sprawowanie. Potem wstąpiłem do seminarium. Poprawiła się znacząco moja psychika. I tak zostałem właśnie księdzem, Borys.